sponsorem programu są Militaria.pl. Witam serdecznie na kolejnym wywiadzie na kanale WarNews.pl, a dziś moim i Państwa gościem, przyjaciel naszego kanału, Maciej Licowski. Witam Cię serdecznie, Maćku. Dzień dobry wszystkim widzom. Witaj, Mateusz. Maćku, nie jest wielką tajemnicą, że porozmawiamy o sprawie, która bulwersuje opinię publiczną od kilkunastu godzin, a mianowicie o zatrzymaniu polskich żołnierzy na granicy. Co wiemy na ten temat i jak oceniasz konferencję prasową ministra obrony narodowej, no, która przebiegała w dość gorącej atmosferze? Powiem tak, przez to, że od rana jestem bombardowany w tej sprawie i chyba wielu chce usłyszeć takie dosyć twarde żołnierskie słowa w tych sprawach, dlatego do mnie dzwonią, ledwie skończyłem rozmowę z Polsatem. Nie obejrzałem konferencji prasowej ministra, więc o samym przebiegu konferencji się nie wypowiem, bo nie mogę. Byłem w tym momencie zajęty. Natomiast ponad tydzień temu na antenie Polsat News powiedziałem jasno, polski żołnierz i funkcjonariusz ma, a raczej nie, że ma prawo, musi być chroniony przez polskie prawo i polski wymiar sprawiedliwości, jeżeli wykonuje polecenia służbowe, takie jakie otrzymuje, lub rozkazy tym bardziej, i jeżeli realizuje to wszystko zgodnie z przepisami i prawem, w którym trybie został tam do ochrony granicy wysłany. Nie minęło 10 dni bodajże i okazuje się, że w marcu, pod koniec marca doszło do takiej sytuacji, gdzie żołnierze w ramach postępowania wyjaśniającego za to, że użyli broni, strzelając w powietrze, a potem podobno, bo to nie ma jeszcze do końca rzetelnych danych, w ziemię przed szturmującymi migrantami, że zostali z tego powodu wzięci na przesłuchanie w najbardziej chamski z możliwych sposobów, czyli zostali zatrzymani, nie aresztowani na stałe, czy coś w stylu, nie, zatrzymani, zakuci w kajdanki i w ten sposób zabrani na przesłuchanie. Czyli we mnie jako żołnierzu, dowódcy, wszystko się gotuje, kiedy o takich rzeczach słyszę, czytam, lub też tym bardziej, gdybym obejrzał ten film, którego jeszcze nie widziałem, ale chyba niewiele osób go widziało, z tej całej sytuacji, która jest podstawą do działania w tym zakresie, bo ktoś, kto wykonuje postawione zadanie, realizuje je zgodnie z prawem, i realizuje polecenie ochrony i obrony naszej granicy oraz swoich kolegów i życia kolegów, zdrowia i życia kolegów oraz zdrowia i życia własnego, że jest w ten sposób potraktowany. Ja rozumiem postępowanie wyjaśniające. Ci żołnierze są na miejscu, w każdej chwili można ich dorwać, w każdej chwili można z nimi rozmawiać, bo są w jednostce. Nie ma potrzeby ich zatrzymywania w ten sposób. Oni się nie mogli uchylić, nawet gdyby chcieli, od rozmowy z żandarmerią i prokuratorem, a potraktowano ich w sposób skandaliczny, haniebny, na który absolutnie nie zasłużyli sobie z całą pewnością. Miałem okazję też dzisiaj wysłuchać wypowiedzi pani rzecznik Wojskowego Zgrupowania Zadaniowego Wschód, tam, które w tej chwili jest realizowane z żołnierzy 16 Dywizji Zmechanizowanej, z tego co zrozumiałem, która powiedziała, że to akurat ona się nie może wypowiedzieć o tym, co się wtedy wydarzyło w marcu, bo to wtedy był inny dowódca tego WZZ i akurat padło nazwisko dobrze mi osobiście znanego generała. Kolega z liceum, znam go osobiście, znam go prywatnie, znałem go jako ucznia, znałem go jako podchorążego, znałem go jako żołnierza, znam go jako generała. Jeden ze zdolniejszych młodych generałów i nie przypuszczam, żeby mogło dojść do tego, aby on ocenił sytuację, jeżeli miał dostęp do wszystkich danych, w sposób taki, że zgodziłby się na takie środki zapobiegawcze w stosunku do swoich, w stosunku do żołnierzy, którzy tam byli. Bo z tego co wiem, to są żołnierze z pierwszej warszawskiej brygady zmechanizowanej, a więc nawet nie żołnierze generała Miernika. Ja generała Miernika oczywiście pozdrawiam, cześć Rafał, i zapewne były to działania podjęte co do decyzji w wojskowym wymiarze sprawiedliwości, przekazane do realizacji żandarmerii wojskowej. I tu powiem kategorycznie, nigdy nie miałem, nie mam i miał nie będę znajomych wśród wojskowego wymiaru sprawiedliwości. Brzydzę się tymi ludźmi, zawsze się brzydziłem, nie tylko ja. Największym wrogiem żołnierza w mundurze wypełniającego zadania jest ktoś, kto tylko mundur nosi od święta, jest wojskowym prawnikiem.
To jest stara prawda i tego się trzeba zawsze trzymać. Nigdy nie można liczyć na nic dobrego tych, którzy ten mundur noszą tylko wtedy, kiedy muszą. To jest raz. Dwa, żandarmeria to jest ta formacja, która ma odpowiednie wyposażenie i przeszkolenie, żeby właśnie ona mogła wzmacniać funkcjonariuszy Straży Granicznej, policję w takich zadaniach. Gdzie oni w tym momencie są? Jest to najbardziej upolityczniona, zaznaczam, formacja w Wojsku Polskim. To wiele na to wskazywało od dawna. I to oni w tym momencie powinni tam być, a nie żołnierze wojsk operacyjnych, którzy powinni się szkolić na nowo zamawianym, dostarczanym do polskiej armii sprzęcie, bo to są żołnierze zawodowi. I ich czas niespędzany na tym, żeby doskonalili swoje umiejętności użycia tego sprzętu, jest czasem w znacznej mierze stracony. Ponadto, jeszcze jedna rzecz. Wojsko nie jest normalnie wyposażone w sprzęt do realizacji zadań policyjnych. Pałki, tarcze, miotacze, ręczne miotacze gazu, tym podobne rzeczy. Tego nie ma na stanie. Tego sprzętu w wojsku jest zbyt mało. Więc... No ale widzimy funkcjonariuszy na granicy z tarczami rodem z PRL-u, bo takie zdjęcia się przecież pojawiły. Tak, ale niektóre filmy były jeszcze z 21 roku, kiedy nie było płotu i to się da odróżnić, które są z kiedy. To jest raz. Dwa, jeszcze jest kwestia, jak to się nazywa, właściwego szkolenia do użycia tego wszystkiego, ale odpowiedniego nasycenia tym sprzętem, a tego nie było. No i jeżeli prawdą jest, że za całą inbą stoi Straż Graniczna, bo to jest jeszcze kwestia do wyjaśnienia. Ale jeżeli to Straż Graniczna rozkręciła całą tą inbę z tym zdarzeniem, co uruchomiło lawinę dalszych niekorzystnych działań, to przepraszam bardzo, ale ktoś tu powinien mocno wstrząsnąć tą formacją, bo jeżeli oni za to, że ktoś im pomaga, robią tego typu dziwną psychologię i zachowanie, to też powinni zrozumieć, że jeżeli wojsko im nie będzie pomagać, to oni udowodnili, że sami nie dadzą rady. Maćku, ale ja bym jeszcze ciebie pociągnął za język kwestii, która ja uważam, myślałem, że się poprawiła, ale jednak stoimy w tym samym miejscu od kilkunastu lat. Informacja, sposób jej przekazywania. Bo z jednej strony, jeżeli my mieliśmy już niejedną konferencję głównych, czy premiera, czy ministra na granicy i przez te dwa miesiące dopiero teraz, i tutaj pozdrowienia, bo będzie również naszym gościem jutro, Marcin Wyrwał, ujawnia taką informację i rozkręcamy wielką burzę, no to dlaczego my się dowiadujemy o tym wydarzeniu właśnie dzisiaj po dwóch miesiącach? Szczerze mówiąc, ci, którzy kojarzą pewne rzeczy z wyborami do Europarlamentu, mają mocne argumenty w tych kwestiach, że komuś zależało na tym i jeszcze na przykład był w stanie pokierować tymi, którzy tam jeszcze są w różnych miejscach porozsiewani, albo już ich ma, bo ja tutaj nie wiem, komu to bardziej naprawdę zależało na tym. No i jest taka brzydka wrzutka przed samymi wyborami do Europarlamentu. To niestety rozgrywki partyjne odbywają się kosztem wszystkich i wszystkiego, jak widać. I to mnie bardzo mierdzi. No ale myślisz, że w końcu ta polityka odejdzie? Bo mam wrażenie, że z jednej strony, przecież wiele razy na ten temat też dyskutowaliśmy, funkcjonariusze Straży Granicznej, żołnierze, oni przecież dwa lata temu mieli ogromną presję, zarówno tą medialną, bo pamiętamy te haniebne materiały, które się pojawiły w mainstreamowych mediach, mówiące o SS-manach w mundurach, o krzyczących aktywistach. Czy to się w końcu wszystko nie nałożyło na głowę szarego polskiego żołnierza? Dwa, nie mieliśmy jasnego stanowiska Ministerstwa Obrony Narodowej wtedy i dziś i w końcu dostrzegamy czy ujawniamy informacje o tym, co tak naprawdę dzieje się na granicy i z czym mierzy się polski żołnierz. Zdecydowanie tutaj się powołam na profesora Jędrzeja Morawieckiego, dziennikarza i wykładowcy dziennikarstwa, że największym błędem wtedy była izolacja dziennikarzy od strefy, którą ogłoszono strefą stanu wyjątkowego. I teraz bynajmniej się ta sytuacja na razie jeszcze nie poprawiła. Pytanie, czy to są ci sami ludzie, którzy dalej są, a byli też w 2021-2022 roku, czy też po prostu nie pojawiły się nowe wytyczne, albo nie są odpowiednio dopilnowywane, żeby je wdrożono. Tu może być kros tego typu zdarzeń i powodów. Bardzo przykre, że tak się dzieje. Nadal polityka informacyjna nie jest na odpowiednio wysokim poziomie. Jest lepsza, ale absolutnie nie dorosła do sytuacji, jak widać. A propaganda rosyjska ma używanie. Wręcz mówią jasno,
To wszystko jest ze sobą powiązane. Przygotowaliśmy operację wielozakresowo, wielowątkowo i oni w tym momencie oczywiście wbijają brzydką szpilę, sugerując, że być może ich pociąganie za sznurki spowodowało takie, a nie inne reakcje w naszej armii. To jest dodatkowy element wprowadzania zamieszania u nas. To jest celowa dezinformacja. Maćku, ale ja próbuję na przykład, bo analizuję też i czytam maile, wiadomości, które my dostajemy na skrzynkę, również od żołnierzy i funkcjonariuszy dzisiaj broniących naszych granic, bo z jednej strony tak, mówią, piszą, mamy nacisk z góry, żeby tej broni nie pobierać. Dwa, mamy nacisk, żeby nie reagować dość ostro względem migrantów, gdyż to może być właśnie pożywka dla białoruskiej i rosyjskiej propagandy. No to czy tak naprawdę polski żołnierz nie jest między młotem a kowadłem? Jak ma reagować? I tutaj ja sugerowałem, żeby zwiększyć ilość broni nieletalnej, czyli niezabijającej, która posłuży właściwemu odstraszaniu, czyli broń gładkolufowa z pociskami gumowymi, konkretnymi, dużymi, bolesnymi. I tak ma być, żeby było jasne. Dalej, być może markery paintballowe o dużych prędkościach i to takie, które, że tak powiem, nazwijmy Dokładnie. Są bronią, w tych grach bronią snajperską. Odpowiednio długa lufa, odpowiednio duże ciśnienie, będzie boleśnie, będą znakowani w ten sposób też. Czy tam się przemyci jakiś element ze smalcem wieprzowym, jak to niektórzy sugerują, żeby pognębić wyznawców religii, która tych świn nie lubi, to już jest rzecz wtórna. Ale takie rzeczy... Możliwość użycia wszystkich dostępnych środków przymusu bezpośredniego, żeby każdy żołnierz mógł i to bez krępacji, nie bojąc się tego, że będzie musiał zapłacić za niepotrzebnie zużyty gaz łzawiący. Przepraszam Maćku, bardzo. Przepraszam, ale właśnie w trakcie trwania naszej rozmowy RMF podaje, że prawdopodobnie żołnierz, który jakiś czas temu został zraniony przez migranta tym nożem, jest w stanie śmierci klinicznej. No, czy my nie dajemy już kolejnego sygnału, że jednak dajmy wojsku robić to, do czego są potrzebni, na co składali przysięgę? Dajmy funkcjonariuszom i żołnierzom robić to, po co zostali tam wysłani i co jest ich konstytucyjnym obowiązkiem. I przestańmy się w końcu zachowywać jak, brzydko mówiąc, miękkie faje, z których... Użytek z tego wszystkiego, z naszego zachowania robią nasi wrogowie. Nie, że ktokolwiek nieoznaczony. Nasi wrogowie, a obecnie tymi, którzy sami siebie plasują jako nasi wrogowie, są ci, którzy mówią, że zbombardują polskie miasta atomowymi głowicami, tyle i tyle im to zajmie, wyliczają, cieszą się tym i mówią, bo to my, bo to Rosja, bo nam to wolno. O tych rzeczach mówić. Nazywajmy sprawę po imieniu. Tam wrogie działania, nie nieprzyjazne, tylko wrogie działania są prowadzone w sposób zorganizowany i celowy. Zagraża to życiu i zdrowiu naszych funkcjonariuszy i żołnierzy. Zagraża to zdrowiu i życiu naszych obywateli. Zagraża to stabilności państwa polskiego. Koniec, kropka. No ale z drugiej strony masz głosy i dość aktywne grupy w Polsce, często zastanawiam się skąd finansowane, które nadal podtrzymują narrację, że polska Straż Graniczna i polscy żołnierze nie walczą z migrantami, którzy de facto są wyszkoleni przez reżim białoruski, tylko z kobietami i dziećmi. I to jest dość silny przekaz także w części naszego społeczeństwa. I trzeba powiedzieć jedno w tej sytuacji. Obecne władze muszą się zmierzyć z tym zagadnieniem i w jasny sposób się tym zająć, zbadać źródła finansowania tych organizacji, tych ludzi. Absolutnie uważam, że w demokratyczny sposób odciąć dostęp do jakichkolwiek mediów ogólnopolskich, ponieważ na to nie zasługują i wprowadzają zgodnie z, ale są odpowiednie przepisy, wprowadzają nieprawdziwe i fałszywe informacje, na przykład szkalujące naszych funkcjonariuszy i żołnierzy do obiegu informacyjnego. Zacznijmy w końcu robić użytek nawet z tych ułomnych, ale jednak przepisów, które są. Trzeba mieć trochę cywilnej odwagi do tego, żeby zacząć realizować to, co jest konieczne. Jeżeli dojdzie do śmierci tego żołnierza, to myślę, że to, co się wydarzy na pogrzebie, ta demonstracja, jaka będzie, może być początkiem takiego, powiedziałbym, bardzo ostrego ruchu społecznego w Polsce, który może wszystkim partiom politycznym, jakie obecnie są w polskim parlamencie, zrobić taki kipisz, jakiego oni się nie spodziewają.
I tu się, Maćku, z tobą w 100% zgadzam. Jest mundur Polski i nieważne, czy jesteśmy z lewej, czy z prawej strony, czy mamy różną wizję świata, w jakim powinniśmy żyć, to zawsze jednak nasza historia i ten mundur był na tyle ugruntowany w mentalności Polaków, że ja też sobie nie wyobrażam tego, co będzie, gdy jednak uzyskamy tą informację, że jednak ten żołnierz zginął, czego oczywiście nikomu nie życzymy. Ja przypomnę sytuację z północnej Afryki. Tunezja. Jeden kupiec, któremu się już wszystko powaliło w tym, co robił, podpalił się i to ta jego ofiara całopalna, że tak powiem, była katalizatorem, który spowodował wybuch tak zwanej arabskiej wiosny. Zmiótł całe państwo i przelał się na kolejne. Jeżeli nasi politycy nie mają odpowiedniej ilości odwagi ku temu, żeby zacząć we właściwy sposób działać, to niech mają świadomość tego, że jeżeli ten żołnierz umrze i dojdzie do, a będzie musiał być pogrzebany, i to należą mu się wszystkie wojskowe honory, żeby było jasne, może dojść do wybuchu takiego społecznego niezadowolenia, która zmiecie wszystkie partie polityczne i wszystkich za to, że są bezpłciowi w swoim zachowaniu i że pozwalają na to, żeby wróg dyktował, co się dzieje i gdzie. Maćku, i ostatnie moje pytanie, bo wiem, że mamy ograniczoną ilość czasu. Minister Kosiniak-Kamysz mówi, że przepisy jasno pozwalają żołnierzom używać broni w takich sytuacjach. Prezydent również o tym wspomina, ale obaj mówią o konieczności udoskonalenia tych przepisów. Czym one miały być udoskonalone? Czy one, tak jak mówią, pozwalają, czy jednak nie do końca zezwalają używać tej broni? Czy my mamy jakiś taki prawny dysonans jednak, który możemy różnie interpretować? Najwidoczniej ten dysonans jest, ale przepisy znane są wprost, tylko jeżeli się wysyła celem wzmocnienia, to jest inna sprawa, a jeżeli się wysyła celem ochrony i obrony. I tutaj teraz te kruczki prawne powodują, że istnieje rozbieżność interpretacyjna z jednej strony, z drugiej strony nie wszystkie dokumenty, na podstawie których zostali wysłani żołnierze, są jawne, się okazuje. I tu mówimy zarówno o Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, Kancelarii Ministra Obrony Narodowej, jak i również Kancelarii Prezydenta. Więc niestety, ale brak dostępu do tych danych powoduje, że my możemy tylko gdybać, a nie widzimy tego, co jest naprawdę. Maćku, przyglądamy się. Przyglądamy się zatem bacznie temu, co przyniosą kolejne godziny, bo mam wrażenie, przynajmniej to jest takie moje wewnętrzne przeczucie, że jeszcze kilka informacji dotyczących tego zdarzenia wyjdzie na jaw. Państwa oczywiście zachęcam do zasubskrybowania naszego kanału, odsyłam na media społecznościowe Maćka, na jego kanał, do których link znajdziecie w opisie tego materiału. Maćku, bardzo ci serdecznie dziękuję za poświęcenie tej chwili, wiem, że dzisiaj dość napięty grafik, ale bardzo serdecznie w imieniu swoim i moich widzów dziękuję. Ja również dziękuję. Do usłyszenia, do zobaczenia. Sponsorem programu były Militaria.pl.